Witam serdecznie moich widzów w nowym odcinku cyklu. Sytuacja epidemiologiczna zmusiła mnie do zmiany kolejności odcinków. Ponieważ źródeł w necie dotyczących obecnego problemu numer 1 jest aż nadto, dlatego skupię się na radach dotyczących wyposażenia obiektu. Oczywiście każdy pewnie wyposaży swój obiekt według własnego pomysłu i możliwości. Ja skupiłem się głównie na stworzeniu wrażenia przytulności wnętrza obiektu. Wstępnie wyposażenie można podzielić na stałe oraz ruchome. Według mnie podstawowym meblem jest łóżko i stół. Już jedno łóżko pozwoli, by przy trzech osobach można było poświęcić 8 godzin na sen. Jeśli liczba osób wynosiłaby 4, wtedy doba będzie miała wachty 6-godzinne. Wymiary leżanki zostały dopasowane do materaca wojskowego i wynoszą 2,5 metra. Wysokość siedziska wynosi 50 cm. Pod łóżkiem powstała naturalna przestrzeń magazynowa. W miarę konieczności można przerobić je na łóżko piętrowe, korzystając te same zasady budowy stelaży. Oparcie z płyty OSB daje izolację cieplną od strony ściany. Stół wykonałem ze starego biurka. Użyłem płyt OSB grubości 12 mm. Na stelażu z biurka powstał stół o wymiarach 110 na 90 cm. Boczna płyta OSB posłużyła jako stelaż dla małej półki. Wszystko z tego powodu, że unikałem wbijania wkrętów w ścianę, by nie spowodować jej osłabienia dla wody. Jest oczywiste, że wewnątrz obiektu musicie przechowywać jakieś przedmioty. Świetnie do tego nadają się skrzynie amunicyjne. Ale ja postanowiłem jeszcze stworzyć prosty regał. Ponieważ, jak mówiłem wcześniej, nie chciałem go przykręcić do ściany, więc by był bardziej stabilny, przykręciłem go do podłogi. Ostatecznie regał zyskał dwie półki i miejsce na dwie skrzynie. W przeciwległym rogu postawiłem podobny regał, który służy jako półka na kawę. Odległość między nim a ścianą wynosi dokładnie tyle, by zmieściła się tam ławka, która normalnie stoi w szopie. Dzięki temu w razie konieczności można zastąpić fotel ławką i za stołem zmieszczą się aż 3 osoby. Uważam, że każdy użytkownik takiego obiektu musi sobie zaplanować, jakie meble będzie miał w środku, ile planuje osób przechowywać oraz w jakim wieku są te osoby. Być może ktoś z Was zamiast pryczy będzie chciał użyć hamaka. Musi się jednak zastanowić, w jaki sposób przymocuje go do ściany. Już teraz zaplanujcie, w jaki sposób będziecie załatwiać swoje sprawy fizjologiczne. Ja planuję zakupić toaletę turystyczną. Natomiast teraz byłbym zmuszony używać po prostu wiadra z przykrywką. W taki oto sposób przejdziemy do wyposażenia ruchomego w obiekcie. Jak widzieliście na zdjęciach, mam tam starego laptopa z kilkoma plikami muzycznymi i filmami. W jednej ze skrzyń, oprócz śpiworów, trzymam książki i gry planszowe. Kilka niezbędnych narzędzi chirurgicznych, które można odkażać w spirytusie, tak jak jeszcze robiono to w latach 70. Po kilka sztuk z wyposażenia naszego wojska z demobilu. Maski przeciwgazowe, kombinezona P1, pałatki, opatrunki osobiste, bandaże, a w razie konieczności leki, których zapas mam w apteczce. A oprócz tego kilogramowy zapas silka żelu, gdybym musiał jednak walczyć z wilgocią wewnątrz. Termometr z czujnikiem wilgoci i domne zapasy żywności. Na wyposażeniu znajduje się także wentylator z nagrzewnicą, o której mówiłem wcześniej. Ogólnie plan wyposażenia obiektu podzieliłem na 3 etapy zagrożenia. Etap zielony, czyli tak jak dzisiaj, kiedy wszystko dostępne jeszcze jest w sklepach, zapasy żywności i wody na 48 godzin i brak toalety turystycznej. Etap żółty, okres przygotowania do zagrożenia. Zakup toalety turystycznej i budowa piętrowego łóżka. Zwiększenie zasobów wody, zwiększenie zasobów pożywienia, zniesienie leków, czyli pełne przygotowanie się do etapu czerwonego. Etap czerwony to ewakuacja do obiektu. I co jeszcze można mieć w takim obiekcie? Środki łączności, radio, radiostacje, ładowarki do telefonów komórkowych, powerbanki, latarka, baterie dodatkowe, noże. Warto po prostu stworzyć listę, na której napiszecie sobie rzeczy, które musicie zabrać ze środka. Muszę się Wam przyznać, że obecnie traktuję to miejsce raczej jako miejsce rozrywki. Co nie zmienia faktu, że w razie konieczności zostanie właśnie w taki sposób w pełni wyposażone. Radzę Wam też wyposażyć się w stare mapy topograficzne. Można je pobrać ze strony internetowej na geoportalu. W dalszym ciągu tego odcinka odniosę się do Waszych komentarzy z internetu. Pytaliście się o alternatywne źródło zasilania. Dopiero planuję zakup ogniwa fotowoltaicznego, który zostanie umieszczony na dachu szopy. Obecnie, w razie problemu z zasilaniem, będę mógł polegać na tym właśnie urządzeniu, które zostało schowane w tej metalowej skrzyni. Jest to agregat diesla Oasis 1.
Jego ciągła praca pozwala na zapewnienie prądu przez 8 do 10 godzin pełnej mocy. Ma możliwość automatycznego załączania przez system ATS. Załącza się automatycznie przy spadku napięcia, a wyłącza po 30 sekundach od powrotu napięcia. Drugim udogodnieniem, które izoluje mnie od konieczności skorzystania z sieci, jest własna studnia. Na jej przykładzie widać, z jakimi problemami z wodą muszę się zmagać każdego roku na mojej działce. Dlatego też nigdy nie rozstaję się ze swoją pompą. Mam nadzieję, że te kilka rad pozwoli Wam w organizacji Waszej budowli. Do zobaczenia w następnym odcinku i trzymajcie się zdrowo.